Koncert Farbenlehre 24 listopada o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Jest to zespół punkrockowy, tak naprawdę. 38-letni zespół, więc w swojej historii setki koncertów, kilkanaście płyt CD, kilka płyt DVD. I ten materiał, myślę, że zaprezentowany zostanie z całej tej przestrzeni, tych lat, w jakich tworzyli. Ale może zacznę od początku, bo zaczęło się od tego, bo to jest koncert charytatywny. Wstęp jest absolutnie wolny, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że liczba miejsc jest ograniczona. Przyszedł do mnie pan Robert wraz z małżonką, ojciec 25-letniego Filipa, który niestety w maju tego roku w Albanii uległ wypadkowi, topił się, został uratowany, reanimowany, no ale niestety bardzo uszkodzony został mózg i w tej chwili jest sparaliżowany, wymaga codziennej, żmudnej rehabilitacji. No i pan Robert poprosił nas o pomoc w zorganizowaniu koncertu. Tak naprawdę on zadzwonił do zespołu Farbenlehre i zespół praktycznie natychmiast zgodził się zagrać charytatywnie. Na tym koncercie nie przewidujemy żadnych zbiórek, puszek, licytacji, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, jak to ujął pan Robert, to jest koncert w podziękowaniu dla tych, którzy już pomogli Filipowi. No a moim takim celem jest tak naprawdę nagłośnienie zbiórki, która znajduje się na pomagam.pl. Tam jest subkonto Filipa i tam można wpłacać pieniądze. Myślę, że po tym koncercie trochę ta zbiórka ruszy. No i Filip będzie miał przede wszystkim możliwość korzystania z rehabilitacji, która jest bardzo droga. W tej chwili przebywa w Otwocku ze swoją mamą. Pan Robert podjął pracę w Norwegii, żeby więcej robić, żeby temu Filipowi móc jeszcze bardziej pomóc. Także taka historia niewesoła, aczkolwiek z tym wesołym akcentem, że będzie ten koncert u nas i że można na niego przyjść.